Witam dalej w dalszym ciągu oczywiście z Eurosportem, stacja francuska, ale jesteśmy w Görlitz. Mamy taką dziwną sytuację, ale w związku z tym, że zawodnik, który jest jakby tutaj główną rolę odgrywa w tym całym zdarzeniu, pozwolił, chce i nie ma z tym problemu, to ja nie tylko zrobię mu zdjęcie, tu. To jest dokładnie Andrzej Fiałkowski z Kątów Wrocławskich. Żebyśmy wiedzieli, że rozmawiamy o tenisie, bo ja tutaj nawet sobie żartowałem, że jakbym zrobił mu zdjęcie na przykład i wrzucił to gdzieś, tak aby pytał, proszę pana, a co to była za dyscyplina sportu? Andrzej zasłania teraz, tam widzimy takie różne rzeczy. Ale zostawmy, bo to dziennikarze są dobrzy, czasami nie. Andrzej, kurde, co się stało? No nic, no, pod fartuszkiem pękło ciało. Nie no, źle stanąłem w końcówce, ale to już brakowało też siły, Darku, także... Słuchaj, grałeś półfinał międzynarodowego turnieju Rosa w Darek Cup, numer 110, tak. Dzisiaj, to jest 20 grudnia, półfinał.